Katedra Rysunku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od lat współpracuje z Galerią Sztuki Wozownia. Organizuje międzynarodowe wystawy rysunku studenckiego Rysować. One nie od początku były międzynarodowe, na początku miały zasięg ogólnopolski i były takimi przeglądami corocznymi, prezentującymi prace studentów z uczelni artystycznych z Polski. Natomiast od roku 2012 powoli ta formuła zaczęła się zmieniać w międzynarodową. Od tego momentu jest to wystawa w formule Biennale. Tegoroczna wystawa jest wyjątkowa ze względu na wyjątkowy czas. Tak naprawdę stanęliśmy przed trudnym wyborem, jak zorganizować tą wystawę w czasach pandemii. Zazwyczaj nasze wystawy były prezentowane w przestrzeni galerii. Wiązały się też z takim świętem wszystkich uczestników, którzy przyjeżdżali i tłumnie uczestniczyli w wernisażu, oglądali swoje prace. Rzeczywiście te wernisaże cieszyły się dużym powodzeniem i gromadziły dużą liczbę odbiorców, uczestników. Zrozumiałych przyczyn w tym momencie nie mamy możliwości, żeby się w ten sposób spotkać, ale chcemy to spotkanie przenieść do przestrzeni wirtualnej. W związku też z zarządzeniem rektora, który wstrzymał wszystkie imprezy i wystawy do końca czerwca, ten wernisaż w planowanym terminie wiemy, że się nie może odbyć, ale to spotkanie będzie się odbywało na stronach przede wszystkim Galerii Sztuki Wozownia, gdzie będą zaprezentowane wszystkie prace uczestników w formie galerii. Na konkurs wpłynęło 186 prac, z czego jury wybrało 60. I tutaj również była pewna zmiana i modyfikacja. Musieliśmy się dostosować do nowych warunków, jeżeli chodzi o obrady jury. Także pracowaliśmy zdalnie. Idea tegorocznej wystawy to hashtag rysować. Zawsze staramy się studentom, oprócz takich ogólnych założeń, dać jakieś hasło do rozważenia i do odniesienia się w pracach, które są przysyłane na wystawę i kwalifikowane w drodze konkursu. Ten hashtag w momencie formułowania idei jesienią rozumieliśmy w ten sposób, że chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak rysunek może funkcjonować w przestrzeni wirtualnej. Zadawaliśmy pytanie, czy on funkcjonuje dobrze. Zwracaliśmy uwagę na takie rodzaje rysunku, na przykład satyrycznego komiksu, który w sieci bardzo dobrze wygląda. Ale też w tej idei tak przewrotnie zadawaliśmy pytanie, czy wszystko da się pokazać właśnie w internecie, czy nie amputujemy w pewnym sensie pewnych wartości sztuki, przenosząc do internetu. Dosyć przewrotnie i ironicznie to hasło zmieniły okoliczności, w których przyszło nam funkcjonować, czyli pandemia koronawirusa, zamknięcie instytucji kultury i tego, że tak naprawdę w ostatnich miesiącach ta sztuka przeniosła się do internetu i właśnie funkcjonuje w formie często hashtagów. I też wykorzystaliśmy ten moment, ponieważ ten moment zamknięcia zbiegł się tak naprawdę z najintensywniejszym momentem przyjmowania zgłoszeń na wystawę. I wiele tych prac, które będą zaprezentowane, odnoszą się bezpośrednio już do tej sytuacji zamknięcia, ale też do samych hashtagów. Część tytułów opiera się wręcz na jakichś właśnie takich hasłach, ale też odnosi się do tych hashtagów, które są tak ostatnio popularne, jak hashtag zostań w domu. Wydaje mi się, że w tej edycji to, co jest wyjątkowe, to to, że wiele prac odnosi się bezpośrednio do tej sytuacji zamknięcia. I jeżeli wczytamy się dokładnie w te 60 opisów, które towarzyszą pracom studenckim, to tworzy się taki swoisty dziennik z czasów kwarantanny i też takie odniesienie do tej sytuacji związanej też z tym, jak funkcjonuje sztuka, ale też jak funkcjonują sami studenci. Bardzo często w tych tekstach przewija się wątek właśnie zamknięcia, czy tworzenia w zamknięciu, czy w jakiejś takiej izolacji, a z drugiej strony ten wątek funkcjonowania sztuki w internecie, czyli tego tytułowego hashtagu, czyli tego, jak ten hashtag można przetworzyć graficznie, ale też artystycznie, jak zaznaczając jakieś swoje właśnie projekty czy idee, rozpropagować go w sieci. Natomiast to, co właśnie jest charakterystyczne dla tej edycji, to to,
jak bardzo jednak ta sytuacja i ten moment nadsyłania projektów zbiegł się z tym zamknięciem i jednak to, że studenci no, ten tytuł wzięli rzeczywiście na warsztat i odnosili się do niego bezpośrednio, bo tak jak mówię, zawsze mamy ten tytuł przewodnik, który jest jakimś takim punktem wyjścia do nadsyłania zgłoszeń, ale często też było tak, w tym roku też są takie prace, które myślę, że powstały wcześniej, natomiast jest rzeczywiście duża liczba prac, które wydaje mi się, że powstawały właśnie w odpowiedzi na sytuację już bezpośrednio i po informacji, że wystawa się odbędzie w takiej, a nie innej formie, czyli online, czyli studenci też już myśleli, jak te projekty zaprezentować w sieci. Są też takie prace, które bezpośrednio chcą nawiązać taką interakcję z widzem na zasadzie takiej, że można sobie fragment pracy pobrać po prostu i dalej jakoś po swojemu przetworzyć. Także takie projekty też się zdarzają. 8 maja nastąpi udostępnienie prac w przestrzeni wirtualnej, natomiast finiserz odbędzie się 21 czerwca i wówczas też zostaną ogłoszone nagrody, które zawsze towarzyszą wystawie. Serdecznie zapraszamy na udostępnienie wystawy, do obejrzenia wszystkich prac, które będą dostępne na stronie Galerii Sztuki Wozownia, na blogu wystawy, a także do codziennego śledzenia profilu Facebooka wystawy Galerii Sztuki Wozownia, bo tam codziennie będą też prezentowani poszczególni artyści biorący udział w wystawie.